Cześć, tu Magda, dzisiaj ze mną Hania Jamelka. Cześć! I masa emocji. Co to są emocje? Takie coś, że jeśli robimy łe, to jest emocja. Czyli cały czas to robić. To jesteś jedną wielką emocją. A jakie emocje jeszcze mogą być? Różne minki. Dobra, słuchajcie, bo dziewczyny podniesie zaraz. Mamy wersję exclusive, wersję light albo wersję mini, ale my zagramy sobie w exclusive, bo jest mega gigantyczna. Zobaczycie, jak fajnie można się bawić. Potem zajrzymy do środka tych mniejszych wersji. Ale teraz gigant. Ta-da, Amelka wyjmuje. Mamy, słuchajcie, karty. O, Anusia tutaj powinno wszystko. Porób z tego pionki. A ja opowiadam. Po pierwsze, mamy karty takie z emocjami. Wylosujemy jedną z nich i będziemy wiedzieli, ile jakich minek mamy wyrzucić na kostkach. Bo każda z nas dostanie komplet kostek i będzie musiała właśnie taką sekwencję tutaj mieć. Jak widzicie, kart jest bardzo dużo, aż tyle. To jest nasza plansza, tak wygląda. Będziemy sobie po niej podróżować i możemy ustalić, ile rund, ponieważ tych pól nie jest za dużo, ile rund będziemy tutaj okrążać. O, Hania robi pionki. Jakie pani sobie życzy kolor? Proszę pani, jakim pani chce być kolorem? Niech zgadnę, niebieskim. Ja żółtym. Żółtym, dobra. Dobrze, mamy to? Jeszcze są pchełki. Pchełki będą nagrodą za przejście całej rundy. No, gdzie wybieramy start? Proszę pani. Dobra. Bo tu jest start. Dobra. Mamy to? Amelka, rozdawaj w tym kolorze. Poczekaj, pokaż, co tutaj jest po pierwsze. Uwaga. To jest cała masa tych kolorów. Aha, dobra, to ja sobie biorę zielone. Ja biorę wszystkie kostki zielone. Ty bierzesz w kolorze swojego pionka. Ja biały. Ops. A wy się przyjrzyjcie, jakie tu są minki na tych kostkach. Nie, bo tu jest biały i taki ciemnobiały. Ciemnobiały, taki ekri. Ekri. Mamy to? To nam nie będzie potrzebne, odłożę to. Dziewczyny, ile robimy rund? Weźmy sobie po dwie pchełki. Jest do wygrania, słuchajcie, tyle ile graczy. Trzech graczy, razy dwie rundy. Uwaga, ops. To są pchełki do zebrania, kto zdobędzie najwięcej, najszybciej. Jako pierwszy najwięcej pchełek, ten wygrywa. Każda z nas ma 10 kości. Gra jest dla 6 osób, dlatego mamy tutaj liczbę od takie cyferki od 1 do 6. Mogłybyśmy w sumie 3 zdjąć, ale niech tam będzie szybko, szybciutko tą mapę, tą trasę pokonamy. Bo ta pierwsza z nas, która ułoży sekwencję kości taką prawidłową, wyrzucając wielokrotnie aż do skutku, może złapać na przykład 6 i potem się przesunie o 6 pól. Kolejna osoba łapie kolejny możliwie największy numer i też przesuwa się do przodu. I wygrywa ten, kto pierwszy okrąży tą mapę. Tak. A kości mamy w kolorze naszego pionka. Raz albo dwa, tak. Każda z nas ma 10 kości. Uwaga, słuchajcie, to ja tam przetasowałam. Teraz to będzie ta sekwencja. Dziewczyny są gotowe? Tak. Będziemy hałasować rzucając, poczekaj Melko. Dobra, uwaga, 3-4. To oznacza, moi drodzy, że 4 kości są uśmiechnięte, a 6 kości może być dowolna, taka, która pasuje. Hej, słuchajcie, muszę grać, nie mogę wam tak pokazywać. Ja nie widzę, mamo. Nie widzę karty. Tu leży. Może ani jeden trafić. Dobra, jeden. Jest! Mi się udało. Spokojnie czekamy na Melkę. Ja
Spokojnie, rzucaj spokojnie. No i trzy takie musisz mieć. O, brawo. Super. No to trochę jeszcze. Jest! Amelka, masz czwórkę. Czyli tak, ja się ruszam o sześć. Uwaga, mamy tu raz. Tak, to jest to. Raz. Dobrze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tego pola się nie liczy. Tak, no to sześć. Dobra. I oddaję. Ja tutaj, gdzie mama. Okej? Okay? Dobra. Uwaga! Wy widzicie mnie? Dziewczyny gotowe? Tak. Tak. Dobra. Ruszamy się o 6, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy to? Wiesz, Hanusiu, rusz się o 4. I uwaga, bierzemy następną kartę. Tak, dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. Dziewczyny, tutaj challenge. To jest następne rozwiązanie. Oj, widzę znak zapytania, to dobrze. Uwaga, dziewczyny, tak jest. Z tym ostatnim najgorzej. O, jest, brawo. Dobra, to ruszamy się. Amelka. Dobra. Mamę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ooo. No dobra, słuchajcie, jeszcze jedno rozdanie. Aha, bo nie wiemy co. Wy wiecie. Ej, moje. Okej, mogę? Dobra. O. Masz? Dobra. Dlaczego sześć? Mam za mnie pięć. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Pilnujesz, żeby matka za daleko nie poszła. No co? No matka raz wygrywa po prostu w życiu, to jeszcze matkę tak daleko. Słuchajcie, my będziemy sobie tutaj jeszcze grały i szalały. Zrobimy dwie rundy. Za każdą rundę pierwsza osoba dostanie tutaj tą śmieszną pchełkę. No i cóż, rozkostkowana gra całkowicie, tak? To my Was pozdrawiamy serdecznie. Pomachajcie dziewczyny. A my sobie tutaj gramy dalej. Cześć. Uwaga. Dziewczyny, hej, hej. Ej, o co chodzi? A o co chodzi? Zagapiłaś się. Zagapiłaś się. A to właśnie są pozostałe wersje gry. Co się śmiejecie? Wersja mini, malusieńka taka. Amelka, rozkładaj planszę. O, tu są... Jest to gra dla trzech osób. Mamy tutaj trzech graczy i trzy pionki. O, widzicie? Każdy dostanie tylko sześć kości, nie 10 jak w przypadku tej wielkiej gry. No i oczywiście mamy pełki. I mamy trochę mniej kart. I tu będzie prosta sekwencja, troszkę prostsze są, zobaczcie. Pokaż na pionowo. O. Mamy to. O, czasami są pojedyncze sekwencje, czasami podwójne. Dobra, i Hania pokazuje wersję light. Light. Wersja light, taka średniej wielkości. Mamy taką trochę większą tą, nie szkodzi. Tą planszę od tamtej, mniejszą od tej wielkiej wersji. Ale ogólnie wyglądają tak samo, tylko wielkością. Jest instrukcja. Ta tym razem jest na czterech graczy. Talia kart. Opowiadasz jak jakiś aukseusz. No i pchełki są oczywiście. I to jest gra czteroosobowa, to niepotrzebne już. Tak, no i mamy. A kości ile się dostaje? Ja ci powiem ile.
7 plus 1, 8. Ha, ha, ha. No to 8. O dwie mniej niż ta, o dwie więcej niż tak. Taki rys.